przygody wyśpiewał ci tatrzański wiatr. Jak piłeś radość kroplą rosy, jak ogarniały sercem świat, jak na przyszłe twoje losy rzuciłeś czyn utrwały ślad. Gdzie jesteście, rudy Alku Zośko? Gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci Polsko? Gdzie jesteście, rudy Alku Zośko? Gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci Polsko? O czym marzyłeś w duchu młody, gdy nagle pękł tych marzeń świat? Jakie tęsknoty chwili trwogi rozwiał okrutnych dziejów wiatr? Jak wybrnąłeś z toni wojny, jak uciekałeś od swych snów, jak stało się, że tak spokojny odszedłeś, aby wrócić znów? Gdzie jesteście, rudy Alku Zośko? Gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci Polsko? Gdzie jesteście, rudy Alku Zośko? Gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci? Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witam Was, Lechicka Radiowizja, na kanale Suwereni 2RP, dają głos. Prowadzący Paweł Sop. Witam Wiedźmina, witam Helenę Strzelecką, Marylkę Kufel i wszystkich tych, którzy się nie przedstawili. Wszystkich tych, którzy tylko nas słuchają, bądź też oglądają, ale nie komentują, nie biorą udziału w naszych dyskusjach. Witam ZHP 2RP. Kochani, powiem to w ten sposób. Dzisiejszy film będzie niejako takim lekkim uzupełnieniem filmu pana prezydenta. Ponieważ pan prezydent Jan Zbigniew Potocki opowiedział mi pewną historię. Ja oczywiście, jeśli chodzi o tą historię, to znam ją tylko z jednego źródła, znam ją tylko od pana prezydenta, więc tutaj nie mogę ani jej potwierdzić, ani też zanegować. Jednocześnie też nie mogę odpowiedzieć na pytania, w jakim stopniu, w jakich okolicznościach oraz dlaczego pan prezydent brał udział. Był świadkiem rozmów. Magdalenkowych. Tą historię poznałem tylko od pana prezydenta. Nie mam odpowiedzi na to, jak to się stało. Dlaczego tak się stało? Ale to, co powiem, będzie bardzo dobrą analizą, a jednocześnie też dopełnieniem dzisiejszego filmu pana prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. To są rzeczy, o których się nie mówi. Ja oczywiście powiem tylko to,
to będę mógł powiedzieć. To będę mógł ujawnić. Dlaczego? Bo rozmawiałem z panem prezydentem odnośnie tego, co się będzie działo. I to już w niedługim czasie. Gdzie z kanału Jack Caleb wyciągnęliśmy materiał, a w zasadzie ja go dostałem od pewnej osoby, której tutaj nie wymienię, ze względu na to, że nie mam zgody na przekazywanie jakichkolwiek danych. Dostałem materiał, gdzie była mowa o zmianach w prawie dla wojska. Nie tylko, ale między innymi. I to, co mogę powiedzieć. Poczytajcie sobie, co podpisał ostatnio Kosiniak-Kamysz. Poszukajcie jego rozporządzeń. Będzie się działo. I to bardzo będzie się działo. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o Arona Feigenbauma, to jest z nim powiązane. I tutaj tylko on może zrobić pewne ruchy. Jak wiecie o tym, kłócą się o kompetencje z Hertuskiem. Tak. O to się kłócą. I Andrzej Duda może wprowadzić pewien stan. Tak naprawdę to Aaron Feigenbaum. On może wprowadzić pewien stan, który uratuje jego, ale też da możliwość do działania dla Polaków. Mówimy tu o jednym ze stanów wyjątkowych. Nie powiem jaki. Myślę, że jesteście na tyle mądrym narodem, a zwłaszcza szczególnie wy, suwereni II Rzeczypospolitej Polskiej, że już wiecie, co mam na myśli. I to, co powiedział pan prezydent dzisiaj. Ja tylko pewne fakty uzupełnię. Bo pan prezydent rozmawiał ze mną szczerze. Przynajmniej ja tak sądzę. Może to była szczera rozmowa. Mówił o prywatnych rozmowach z ówczesnymi dygnitarzami PRL i korporacji III RP. Mówił to, co oni mu przekazywali. Nie ukrywam, informatorów miał dobrych. Szkoda tylko, że znaczna część z nich już odeszła z tego świata. W różnoraki sposób. Ale pan prezydent wspomniał też, że był świadkiem rozmów magdalenkowych. I był świadkiem również tego, co zostało wcześniej ustalone. Że Wałęsa, czyli Leyba Kone, będzie namiestnikiem korporacji.
Inaczej mówiąc, tak zwanym prezydentem, uzurpatorem. Wtedy pan prezydent Jan Zbigniew Potocki tylko trochę działał w polityce, ale jeszcze nie był prezydentem. Do tego jeszcze trochę brakowało. Pan prezydent poprosił, abym pewne rzeczy powiedział. Ja zastanawiam się, czy powiedzieć wszystko. Zastanawiam się dlatego, że mam rodzinę. Mam żonę, mam dzieci. Ale z drugiej strony myślę, że mogę was odpowiednio nakierować. Gdzie możecie bardzo wiele rzeczy znaleźć? Witam Grażynkę. Kochani, to nie jest łatwe. Ale jednocześnie też trzeba pewne fakty, pewne rzeczy wyjawić. Między innymi to tam, na tym spotkaniu, padły słynne słowa Geremka, że Polaków jest tak dużo, trzeba się ich pozbyć. I to tam Mazowiecki powiedział, że zrobimy to. Mazowiecki, czyli krótko mówiąc Icek Dykman, powiedział, że to zrobimy. Tak, Icek Dykman powiedział, że takie rzeczy zrobią. Że się pozbędą Polaków. Z Polski. A później ktoś powiedział, że podmienią narody. I to się dzisiaj dzieje. Prawda? Tak. Właśnie prawda. Podmieniają Polaków na ufolutków. I nie tylko. Zobaczcie, ilu sprowadzili już lekarzy, inżynierów, medyków, magistrów z innego lądu. No właśnie tak to jest. No właśnie trwa podmiana. Witam Anię Krukowską. Kochani, za chwilę włączę film pana prezydenta, który będziemy omawiać. To dzisiejszy film. Ja pewne rzeczy, chociaż nie wszystko, ale pewne rzeczy dopowiem. Bo mam tą wiedzę. Zapraszam do wysłuchania filmu pana prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no tego materiału się nagromadziło bardzo dużo. Oczywiście nie będziemy mówić o wszystkim, bo naród polski jest narodem bardzo oświeconym i podejrzewam, że wszystko wiecie. Ale chciałbym wrócić do jednej z najważniejszych spraw, które miały miejsce. Chodzi tutaj o
Gdańsk, chodzi tutaj o Pileckiego, chodzi tutaj o Kolbę i rodzinę Ulmów. Zostali wyrzuceni z tego muzeum. Cała Europa, cały świat śmieje się z głupoty narodu polskiego. Tak, proszę Państwa, że żeście wy usunęli, nie rząd, wy, naród usunął. Pytam się niejednokrotnie, dlaczego? Ponieważ naród powinien cię postawić. To byli bohaterowie. Jeżeli o rotmistrza Pileckiego, to była wyjątkowa postać. Wyjątkowa postać. Niestety musiał zostać usunięty, bo takie dyrektywy przyszły właśnie z Niemiec. No, nie dziwię się, że to jest Wincenty Witos, polskojęzyczny polityk, powiedział, że Gdańsk musimy oddać Niemcom. Tylko zrobimy to rękoma ministra Becka, ministra Józefa Becka. I tak to zrobili. A potem zwalili wszystko na ministra Becka. Co się potem wydarzyło? Myślę, że dobrze wiecie, co się wydarzyło. Jak zagrali Polakami? Bo powiem jedną rzecz. Była możliwość, aby Gdańsk trafił w ręce polskie. Była taka możliwość. Ale o tym się oczywiście już nie mówi. Dlaczego firmy polskie bankrutują i likwidują się? Teraz nowy podatek, znów chyba 9,7 podwyższenie na ZUS i też około 10% na system emerytalny. No, ja się nie dziwię, bo kochani, przyjrzyjcie się ostatnim ustawom podatkowym. I nie tylko podatkowym, dotyczącym ZUS-u, dotyczącym Urzędu Skarbowego i jeszcze paru innych. Zobaczycie. Niefajne rzeczy nam szykują. Niefajne. Ziemia to ziarnko, naprawdę nie więcej, a
biegają i mak się kołysze, a wieczorami o księżyca wschodzie. Psy gdzieś czekają, to głośniej. Ale to nie koniec. Prawdopodobnie, bo 2 miesiące temu czy 3 zlikwidowało się, zamknęło się 65 tysięcy firm, a 100 bodajże 1 tysiąc zawiesiło działalność. Niestety, zawiesiło działalność. Inne koneksje. Dużo bardziej ciekawe. Z powodu braku środków finansowych. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak biednie? Pokazują Ukraińcy, jaka bieda jest na Ukrainie, jakimi wrakami jeżdżą, samochodami. Te czołgi, które jadą na Ukrainę, na tych platformach, nie będę tutaj operował nazwiskami, bo z jakiej racji? Ale to jest też nie wszystko. Sprawa szczepionek, bo pandemia zbliża się. Mówi się już o tych szczepionkach. Za mało trzeba zwiększyć.
No i tutaj muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ktoś w Korpolandii buduje sobie tak zwany nadrząd, superrząd można powiedzieć. Jest to gabinet połączony z kilku osób się składający. Przede wszystkim z osób powiązanych z wojskowością. Gabinet, który przygotowuje się do tego, żeby zarządzać Polską poza granic. Czyli krótko mówiąc, coś szykują. Tak, żeby powiedz. Proszę Państwa, nam grozi głód. Tak, nam grozi głód. Ja uważam, że Andrzej Duda powinien rozwiązać Sejm i Senat. Koniecznie. Odciąć się. Bardzo wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć w tegoroczne wakacje. Czy to się wydarzy? I jak to się wydarzy? Nie wiem. Zobaczymy. To wszystko się okaże. No i niestety, kochani, do tego właśnie dążą, żeby tak było. Żeby głupie Polaczki poszły na rzeź. Taka prawda. Smutna, ale jednak prawda. I to już niedługo. Dziwię się tylko. Ja wiem, że mówię to, co jest nie na rękę tej władzy okupacyjnej, ale musicie Państwo wiedzieć o jednej zasadniczej sprawie. Bardzo dużo ludzi do nas dzwoni, zwłaszcza rodziców, i się pytają, co zrobić. Ja odpowiadam krótko, to jest wojna.
To prawda, nie może tutaj być polskiego rządu. Nie w tej sytuacji, nie w tych warunkach, jakie są teraz. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nami nie rządzą Polacy. I te nierządy Korpolandii czy RP nie dają. Przecież Magdalenka Tutaj muszę wam powiedzieć, że nie tylko Francja zbankrutowała. USA też są bankrutami. Niemcy jeszcze jakoś się trzymają, ale też raczej niedługo. Ale muszą to jakoś ukryć, prawda? No właśnie. Muszą to jakoś ukryć. Jeszcze jego druga część. Więc pan poseł Braun może mieć większe informacje, niż się niektórym zdaje. I kto wie, być może je wykorzysta. Być może to on jest koniem trojańskim. Ale to się jeszcze okaże. Wspieram pana Brauna i cieszę się bardzo, że jest w Unii Europejskiej. No to tam się będzie teraz działo. Bardzo ostro.
Powtórzę to, co mówiłem, bo nie wiem, czy się nagrało, dlatego że rozładował mi się mikrofon. Ale poseł Braun współpracował z Andrzejem Kamińskim. Przy tworzeniu filmu Nikt. Z tego, co wiem, to jeszcze miała być druga część tego filmu. A więc poseł Braun może mieć duże informacje. Może być czarnym koniem, bo może te informacje wykorzystać. Natomiast tamten pójdzie do naładowania. Kochani, wróćmy dalej do odsłuchiwania filmu pana prezydenta. Oczywiście jeszcze mówiąc o Magdalence, tak jak powiedziałem, to co mi przekazał pan prezydent, był świadkiem tych rozmów. I wie, co tam się działo.
I to też potwierdzam. Mój znajomy wziął trochę ponad 5000 tej zapomogi. Musi zwrócić około 20. Prowadząc oczywiście firmę. Nie będzie w lipcu, może być we wrześniu, może być w październiku, a może być już od jutra. Powiem tak, jeśli chodzi o naród. Naród mamy mądry, chociaż obecnie bardzo skołowany. A rząd wykonuje obce rozkazy. Dlatego tutaj, panie prezydencie, nie zgodzę się z tym, że Polacy są głupi. Polacy są skołowani i żeby ich odkołować, odkręcić, to długo potrwa. Dziesięciolecia byliśmy oszukiwani, mamieni, okręcani wokół palca. Myślę, że również wiele lat potrwa, za czym to wszystko się zmieni.
za to, że jesteście tacy wspaniali. Za wasze wielkie serca. Za wasze lajki, komentarze. Za wasze wsparcie osobiste.